Siema. Tak, spontanicznie. Mamy nowy projekt. Skoda Fabia. 2009 rok. Mały bardzo przebieg. Bodajże 80 tysięcy. 86. Ładne autko. Silniczek chodzi ślicznie. I ma małe kuku. Takie małe kuku ma. I to kuku będziemy naprawiać. Całe wszystko. Prawie wszystkie części już mamy. Tak dostała. Wygięło ją troszkę tutaj też. Poszła. Będziemy ją ciągać. Tak samo i tutaj. O, magnesiki neodymowe. To są magnesiki neodymowe. Bardzo silne. Małe, ale silne. Dwa upadły. No. O, tutaj obciera, jest skrzywione, tutaj nie, tutaj, proszę, garbik jest, nie powinno go być, także trzeba całe auto dołem będzie pociągnąć, robić, przyjemna zabawa będzie. O, nie domyka się w ogóle, tak zostawiamy. Mówię, tego garba nie powinno być, tutaj, dla porównania z tej strony, jest fajnie gładko, także będziemy go ciągali. Cieszę się, bo części mam już. Byłem w Świnoujściu, po części kupiłem sobie fajny w kolorze. Także mam nadzieję, że nie trzeba będzie ich lakierować. Jak coś, to tylko troszkę zaprawki. Lampy dwie trzeba będzie kupić tylne. A reszta to jest praktycznie robota. Postaram się go zrobić tak, aby nie kupować. Pierwsza teoria była taka, żeby cały tył tutaj kupić i tak dalej, ale to już nie chodzi o pieniądze. Ale nie chciałem tego samochodu ciąć. I chciałem wam pokazać krok po kroku, jak można taką rzecz naprawić. Skoro narzędzia są, warsztat jest, to nic tylko naprawiać. No dobra, pakujemy się z tym.